Izabelo i Michale, przychodzicie tutaj do świątyni, aby swoje małżeńskie życie, swoją rodzinę zbudować i oprzeć na trwałym fundamencie. Każdy, kto stawiał dom, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że najważniejszym materiałem i pierwszą sprawą, pierwszoplanową jest trwały fundament, solidny fundament, żeby potem ściany domu nie pękały, żeby można było w nim bezpiecznie, spokojnie mieszkać przez długie, długie lata. I to jest też taki obraz życia rodzinnego i małżeńskiego. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Leo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna